Cześć, Tomek z tej strony, witam Was serdecznie ze słonecznej Chorwacji i dzisiaj będzie film na temat tego, jak zarobić 25 tysięcy złotych w miesiąc. I może tytuł jest troszeczkę taki clickbaitowy, żeby zachęcić, ale w tym filmie postaram się przedstawić bardzo fajną historię moją o tym, jak ja od zarobków bardzo niskich, od pracy kelnera, menadżera, gdzie zarabiałem mało, przeszedłem do prowadzenia swojej firmy, gdzie zarabiałem dużo i będzie to film, który pokaże Ci raz, że sposób, jak ja to zrobiłem, ale przede wszystkim to, że można, to, że da się coś osiągnąć, że da się zmienić swoją pracę, swoje zarobki, otworzyć swoją firmę i pokaże Ci, że najważniejsze jest nastawienie, stan naszego umysłu i to, że żeby zmienić w swojej głowie przekonania na temat zarabiania pieniędzy, żeby zarabiać więcej, tak? Są różne sposoby, owszem, ale tak naprawdę jeżeli mamy w swojej głowie jakieś przekonania, które nas blokują, to wtedy żadna wiedza i nic innego nam nie pomoże. Także cofnijmy się może do roku 2016, gdy pracowałem jako kelner i dostałem awans na menadżera restauracji. Powiedzmy, że to był awans. I wtedy mój biznes na Amazonie raczkował. Jeżeli mnie jeszcze nie znasz, ja zajmuję się sprzedażą na Amazonie i blogowaniem, biznesem online. I wtedy gdzieś tam ten biznes na Amazonie był poboczny, zarabiałem może dodatkowe 1000 zł czy 2000 zł w miesiącu. I praca kelnera zmieniła się w pracę menadżera. I w tym momencie zacząłem jakby mój biznes na Amazonie odkładać na bok. Skupiłem się bardzo mocno na pracy na etacie, zarządzałem restauracją i byłem cholernie zły na swoje życie. Ponieważ pracowałem po 6 dni w tygodniu, mieszkałem w kiepskiej okolicy i pamiętam sytuację taką, że szedłem sobie z moją narzeczoną, Pauliną, którą serdecznie pozdrawiam, która raczej moich filmów nie ogląda, i obiecałem jej na takiej brzydkiej ulicy w Krakowie, ulica Kalwaryjska. Była to jesień, było ciemno, było zimno, wszędzie były samochody dookoła zakorkowane i pamiętam, że byłem zły na to, co się dzieje, tak? Niezadowolony z tej pracy i chciałem zmian. Chciałem po prostu coś zmienić w swoim życiu, więcej zarabiać, ale chciałem też pracować według swoich zasad i niekoniecznie pracować po 6 dni w tygodniu jako menadżer restauracji, gdzie praca była od rana do wieczora. Chciałem mieć więcej wolności i radości z życia. I wtedy postanowiłem mojej Paulinie zadeklarować obietnicę, że w przyszłym roku, dałem sobie tam rok czasu, w grudniu zarobię w miesiącu 10 tysięcy złotych. Powiedziałem jej, że to osiągnę, że mi to się uda. Sam za bardzo nie dowierzałem, nie wiem, czy ona dowierzała, ale postanowiłem, że wezmę się za siebie, że nasze życie pchnę do przodu, tak? Bo to nasze wspólne życie wtedy już trwało. I nie wiedziałem dokładnie, jak to zrobić, ale czytałem od lat wiele książek z zakresu rozwoju osobistego, tak, z zakresu poszerzania mojej wiedzy, autobiografii i wiedziałem, że gdzieś coraz bardziej zaczynałem wiedzieć z tyłu głowy, że po prostu można, tak? Najgorsze, co miałem przez całe swoje życie, to przekonania, że muszę iść do pracy, że mogę być tylko kierowcą, że muszę iść na studia i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie przekonania trzymały mnie w takim życiu przeciętnym, tak? Które mi nie odpowiadało, w pracy, której nie lubiłem. Cały czas czułem, że chcę robić coś więcej, ale dopiero to czytanie, to inspirowanie się, oglądanie też fajnych rzeczy pokazało mi, że mogę. I to był właśnie przebłysk tego, już taki pierwszy, jeden z większych. Tak samo jak wcześniej otworzenie biznesu na Amazonie, tak samo to pokazało mi, że mogę. I ta deklaracja sprawiła, że pracowałem bardzo ciężko. Praca na etacie dała mi ogromnego kopa, że tak powiem, w tyłek, ponieważ byłem dość poniżany w pracy przez szefa, bardzo demotywowany, pracowałem bardzo ciężko, rozwinąłem restaurację, w której pracowałem, ale udało mi się naprawdę dużo osiągnąć, ale niestety nie byłem doceniany. I stało się tak, że ta motywacja negatywna plus ta obietnica, że będę zarabiał dużo, po roku udało mi się to osiągnąć. W pracy na etacie nie zarabiałem dużych pieniędzy, ale biznes na Amazonie zacząłem coraz bardziej motywowany złością i motywowany negatywnie. Zacząłem publikować bardzo agresywnie wiele produktów i w ciągu kilku miesięcy zapewniłem sobie naprawdę fajny dochód pasywny, który z czasem rósł, ale duże portfolio produktów automatycznych, które przynosiły mi dochód pasywny. I wtedy, mając z tyłu głowy właśnie tą obietnicę, rozkręciłem ten biznes, zacząłem startować z moim blogiem i blog był dużym eksperymentem, ponieważ nie wiedziałem, co z tego bloga wyniknie, jak to będzie szło, jaki będzie odzew ludzi na moje materiały. Jak się okazało, był bardzo fajny, dostałem świetny feedback i wiele osób mówiło mi po prostu, jakich materiałów oczekuję. I mój blog, eksperyment, tak, który był takim dodatkiem, z czasem bardzo się rozwinął. Prowadziłem swoje kursy online i po roku
W grudniu wyniki finansowe były oczywiste. Zarobiłem 13 tysięcy złotych na rękę, a kilka miesięcy wcześniej, kilka razy udało mi się barierę 10 tysięcy złotych przekroczyć. Obietnica została spełniona i ja zmotywowany tym, że mogę, obiecałem mojej Paulinie, że okej, w przyszłym roku w grudniu zarobię 20 tysięcy złotych na rękę. Nie minęły 3 miesiące i udało mi się zarobić 25 tysięcy złotych kilka miesięcy później i kwoty rzędu 10-20 tysięcy złotych zarabiam już każdego miesiąca od dłuższego czasu za pomocą właśnie Amazona, biznesu online, blogowania. Jakby działania poparte inspiracją, tym, że się da, sprawiły, że i poparte jeszcze negatywną motywacją z pracy, tak, żeby tą pracę rzucić, sprawiły, że mój biznes na Amazonie się bardzo rozwinął. Mój blog, który był dużym ryzykiem, bo nie wiedziałem, co z niego będzie, nie bałem się go tworzyć i on rozwinął się o wiele bardziej niż się spodziewałem. I dzięki temu te obietnice i te zmiany udało się dokonać. Praca na etacie jest przeszłością, kwoty naprawdę wysokie w ciągu każdego miesiąca udaje mi się zarabiać. Wybaczcie, bo troszkę się boję o zalanie i troszeczkę jestem nie skupiony na filmie. I kwoty tego rzędu udało mi się naprawdę osiągać i osiągam je do dzisiaj. A wszystko właśnie to dzięki publicznemu zadeklarowaniu mojej narzeczonej, dzięki fajnym, inspirującym książkom, dzięki zmianie swojej mentalności i nie baniu się zaryzykowania tego, żeby powiedzieć, że chcę coś osiągnąć. Także jeżeli ty się zastanawiasz, jak zarobić kwotę, nie wiem, 2 razy większą niż teraz zarabiasz, może zmienić pracę na lepszą, gdzie będziesz osobą szczęśliwszą po prostu, gdzie dostaniesz podwyżkę, jak swoją firmę założyć, jak sobie zapewnić dodatkowy dochód. Wiedz, że musisz zmieniać swoje myślenie, musisz uwierzyć w to, że się da, że można. Tak mnie najbardziej trzymały te głupie przekonania, że ja muszę iść do pracy, że praca nie może być fajna, że muszę robić to czy tamto, że muszę iść na studia i tak dalej, i tak dalej. Jak się okazało, można robić wszystko zupełnie inaczej, mieć fajne rezultaty finansowe, ciekawą pracę i być szczęśliwą osobą. Także przede wszystkim inspiruj się książkami, szukaj swojej inspiracji, inspiruj się ludźmi, którzy osiągają tego typu wyniki. I jak czytam teraz świetną książkę Tonego Robbinsa, Obudź w sobie olbrzyma, polecam naprawdę, klasyk gatunku, to jest tam taki rozdział odnośnie podejmowania decyzji. Jeżeli podejmiemy już decyzję, tak, że chcemy coś zrobić, na przykład podejmujesz decyzję, że w ciągu roku chcesz zmienić pracę, gdzie będziesz zarabiać 2 razy lepiej, gdzie będziesz osobą docenianą, gdzie będziesz po prostu lubić chodzić, że zmienisz swoje życie pod tym kątem, to podjęcie takiej finalnej decyzji szczere przed samym sobą i zadeklarowanie tej decyzji jeszcze komuś sprawi, że naprawdę te zmiany się będą w Twoim życiu toczyć. Ale musisz tą decyzję podjąć świadomie i jakby poczuć tą ulgę, tak? Jeżeli już tak szczerze ją podejmiesz, to wtedy zaczynasz szukać rozwiązania, sposobów na osiągnięcie tych właśnie swoich celów. I może być to nowa praca, przeprowadzka, otworzenie swojej firmy może po godzinach, czy jakiekolwiek inne zmiany, ty sprawisz, że to się będzie działo. I może te efekty przyjdą wcześniej, może trochę później, ale podjęcie decyzji i uwierzenie w to, że można, inspirowanie się różnymi fajnymi rzeczami sprawi, że te zmiany się będą dokonywać i tego ci najbardziej życzę, ponieważ jeszcze kilka lat temu pamiętam, jak też to chyba był październik, bo teraz jest październik, jak nagrywam ten film, jestem na Chorwacji, przypomnę sobie tą brzydką, ciemną ulicę, po której szedłem i miałem dość tego, że muszę każdego dnia wstawać do pracy, której nie cierpię, wstawać i chodzić tam, gdzie nie lubię, słuchać szefa, którego nie lubię. I w ciągu kilku lat naprawdę takie sytuacje można zamienić na zupełnie inne życie. Nie jest to ani łatwe, ani wygodne, ale ciężka praca, fajne motywowanie się, podejmowanie decyzji sprawia, że w ciągu roku, 2, 3 można naprawdę znaleźć się na innym, w ogóle w innym miejscu w życiu. I dlatego chcę, żeby mój blog, poza oczywiście tym, że jest kopalnią wiedzy, głównie z biznesu online, poprawy życia, chciałbym, żeby był dla Ciebie inspiracją, żeby dawał Ci to przekonanie, że Ty też możesz coś zmienić, że możesz odmienić swoje życie też właśnie w aspektach finansowych, że jeżeli zarabiasz teraz na przykład 2 czy 3 tysiące miesięcznie, to nie znaczy wcale, że musisz za 2 lata zarabiać tyle samo. Może być tak, że za 2 lata, za rok, za 5 będziesz zarabiać 10 tysięcy i robić coś zupełnie innego niż robisz teraz. Cokolwiek to będzie i cokolwiek robisz teraz, bo są różne sposoby na zarabianie i naprawdę możesz robić coś ciekawszego, fajniejszego i zarabiać o wiele więcej i cieszyć się tym życiem, tak? Bo ja pracuję bardzo ciężko. Pracuję ciężko nad swoim biznesem i nie ukrywam, że też mi się czasem nie chce, nie mam siły,
ale życie, które teraz prowadzę, życie wolne, bez szefa, jest czymś, czego nie zamieniłbym nigdy w życiu na coś innego, tak? Na to, co było kiedyś, gdy musiałem siedzieć w piwnicy w restauracji po 10-12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu i mieć z tego marną wypłatę i żadnej przyszłości, bo w każdej chwili mogłem być zwolniony. Także trzymam za Was kciuki, za to, żeby się Tobie udało osiągnąć swoje wyniki. Pamiętaj, żeby zadeklarować publicznie swoje cele. Możesz napisać w komentarzu, jaki masz plan na zarabianie, jaką kwotę chcesz na przykład zarobić za rok, za 2 lata. Zdobywaj wiedzę, inspiruj się lepszymi od siebie i naprawdę wyniki przyjdą. Jeżeli mi nie wierzysz, to spójrz na mnie i na to, że można. Jeżeli lubisz moje filmy, to zapraszam serdecznie do subskrybowania, do innych materiałów, do oglądania innych moich filmów, do dania łapki w górę i pod tym filmem znajdziesz linki do mojego bloga, do darmowego kursu Amazona i biznesu online oraz do wielu innych fajnych rzeczy. Ja pozdrawiam serdecznie z Chorwacji. Jest teraz październik i tu jest wspaniała pogoda. Cóż mogę więcej powiedzieć? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.